dobra, jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze, jestem pełna energii. Myślę, że będzie fajnie, że dojdziemy do celu. Czuję się taka pełna ciekawości, co nie? Myślę, że się dobrze czuję, że bardzo lubię takie łono natury i wtedy czuję, że żyję. Wiesz, gdzie idziemy? Jaką drogą? Jaką drogą? Wiem, że mamy spotkać bunkry, ujście rzeki Tajwy, ale gdy dokładnie idziemy do Pizun, tak? To też wiem. A drogą prawdopodobnie dłuższą, tyle się udało mi dowiedzieć. Czyli taka niespodzianka. No, trochę niespodzianka. I ci się podoba się, tak? Podoba mi się, no. Dobra, dzień. Dobra, Gosia, jak się czujesz? Świetnie. Pogoda? Są drzewa, więc zbytnie nie widzę nieba, ale ogólnie jest spoko, chociaż trochę tak... Zmęczona? No. A wiesz, gdzie idziemy? Tak. To znaczy? Do Pizun. Szlakiem? Drzewami. Ślepo. Zielonym. Tak. Niespodzianka, tak? Tak. Wow. Okej, okay. Podoba ci się to. Jest fajnie, tak? Tak. Jest dobra. Świetnie, lubię to i klikam suba. Jest super, jest pięknie. Wszyscy są zmęczeni. Słuchajcie, zgubiliśmy zielony szlak i idziemy na intuicję. Na szczęście mamy pana Michała i Filipa, którzy prowadzą nas. Mają mapę i niedziałający kompas. Co jest trudniej określić, jest kierunek, bo słońca już tak bardzo nie ma. Jest coraz zimniej. Można? No. Bardzo. Nie pisze. A jakości mów nie kiedy, ma. Mów kiedy, mów kiedy. To większe dalej odległość. O, dobra, teraz. Tylko tak, żeby nie było widać mojej ręki. A widać kompas, że się rusza? Chyba mamy do czynienia tutaj z pewną anomalią magnetyczną, ponieważ kompas nie może się zdecydować, gdzie jest północ. Ale dobrze, poradzimy sobie jakoś bez kompasu. Niczym w okolicach Kurska, gdzie mamy do czynienia z kurską anomalią magnetyczną przez duże złoża rudy żelaza. Dobrze, to chodźmy prosto. Film? Czy zdjęcie? A film? O kurczę, to do magazynu. Prawie fryzurę. W końcu upragniony post. Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dobra. Tak. Cześć, cześć. Ja. No i kasacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie się obecnie znajdujecie? Znajdujemy się w lesie. Właśnie w tej chwili odpoczywamy po paru kilometrach. Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale damy radę. A co robicie? Odpoczywamy!
witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie na pierwszym rajdzie Akademii Młodzieżowej. Za chwilę dowiemy się, jak studenci czują się na tym rajdzie. Dziewczyny, jak się czujecie? Jest bardzo miło i fajne są osoby i ogólnie jest fajnie. Zmęczone? No trochę, ale już odpoczęłyśmy, więc... No. Jakie dzisiaj te akcje były? Co przeżyłyście? Co to wiesz? No to najpierw chodziliśmy po lesie. Widzieliśmy też dwa kościoły. Widzieliśmy bardzo dużo zwierząt, na przykład sarny. Witam ponownie. Przedstawi się? Jestem Julka z ośrodka w Krasnogostawie. Jak się czujesz na rajdzie? No, jestem bardzo pani wyczerpana, ale zadowolona. Ile godzin szłaś latem? Trudno określić, ale bo tego się nie liczyło, po prostu podziwiałaś piękno natury i po prostu miałaś wszystko daleko, tak, taka odskocznia od wszystkiego. A chciałabyś może iść dłużej? Gdyby nie to, że brakowało mi siły i już prawie nie czułam nóg, to z chęcią bym jeszcze pomaszerowała parę godzin. Widzę, że jesteś bardzo wyczerpana. No tak, musiałam wziąć szybko kąpiel, tak się wyleguję na tym. No. A co ciekawego spotkałaś na drodze? Jeszczurkę. Znalazłam jeszczurkę, po czym moja koleżanka chciała jej coś tam z tym ogonem, coś tam chciała jej zrobić, nie wiem, jakiś eksperyment wyprowadzić, ale to było super. Oglądałyśmy tam różne kapliczki, dowiedziałam się historii z jednej właśnie kapliczki. Okazało się, że była niedawno po remoncie i to była bardzo stara kapliczka i bardzo dużo znaczy dla ludzi z tamtej okolicy i naprawdę była super. Dzięki. Kolejna relacja. Dziewczyny, przedstawicie się? Nazywam się Gabriela. Sylwia. No to jesteśmy z Krasnego Stawu. Obie. Tak. Dziewczyny, jak się czujecie na rajdzie? Więc nie narzekam, chyba jest w porządku nieźle. Wszystko. Naprawdę super. Tak, czuję zmęczenie, ale jest w porządku. Ale poszłyby się jeszcze raz z chęcią. Tak. Naprawdę. Tylko może trochę krócej. Długo szłyście trasą? No trochę, bo gdzieś jakoś zabłądziliśmy trochę, szliśmy nie w tą i to jeszcze na samym początku. Tak, potem było potem mokro. Potem buty przemokły nam tak, że teraz się jeszcze nie mogą wysuszyć. I nie wiem, jak wrócimy do domu, chyba boso. Tak. Chciałybyście iść trochę dłużej, czy może krócej? Może trochę krócej, to znaczy, to zależy, jakby nie padało, to może byśmy mogły iść, ale że zaczęło padać, to jednak tak cały się było mokremu, to... O, było bardzo fajnie, pośmialiśmy się, pozwiedzaliśmy. No i na pewno poczułyśmy jeszcze raz. Tak. Zmęczone jesteście, tak? Tak, tak, tak trochę. Nie widać. Nie, no tak. A co ciekawego spotkałyście na drodze? Jeszczurkę. Żaby... Skórę węża. Tak. I... Tak. Zmij chyba. Nie wiem, nie znam się, ale jakoś tak. No ogólnie co? Błota dużo. Tak. I wody. Liści. Liści. Co jeszcze takiego ciekawego? No byliśmy w kościele, w którym ksiądz nam mówił trochę o historii parafii. No i że kiedyś nazywało się to miasto Florianów. Florianów, tak. A teraz się nazywa Narol. Narol, o, tak, właśnie. Dzięki za... No, dziękujemy. Dzięki za... Witam dzisiaj Wawrzyńca, najmłodszego uczestnika naszego rajdu. Wawrzyniec, z którego jesteś ośrodka? Zjazdkowa. Jak ci się podobał rajd? Bardzo. Dużo było chodzenia i bardzo dużo było zwiedzania. Jesteś zmęczony? No trochę. A po drodze przydarzyło ci się coś fajnego? Tak, spotkać taki cmentarz bardzo stary. Ukraiński też tam byli. Tam było, to jest ukraiński cmentarz, nie polski. Baliście się trochę? Tak. No, szczerość zawsze dobra. Chciałbyś może trochę dłużej chodzić, albo może krócej? Tak, bym chciał dłużej. Niósł cię ktoś? Trochę Paweł Kwiatoń. Dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo. Są bunkry. Jest to w lesie, jest około przynajmniej 3 bunkrów, tak najbliżej tej wsi, dalej podobno jest więcej. Cerkiew oczywiście, którą mogliśmy zauważyć, drewniana, w której były stare organy, bardzo ładne zresztą. Co prawda miały powyłamywane klawisze, nie działały, ale wyglądały naprawdę bardzo ładnie.